Cześć, witajcie z tej strony, Robert, zapraszam Was dzisiaj do kolejnego filmu. Dzisiaj mamy taki materiał mocno jabłkowy, ale nie tylko. Mianowicie omawiamy sobie dwa akcesoria. MagSafe, czyli tą ładowarkę, która przysysa się magnetycznie do iPhone'ów 12, ale działa równie dobrze z każdym innym poprzednim iPhone'em, czy każdym innym telefonem, który wspiera ładowanie QI, czy też jak to woli Qi. I drugi oczywiście to portfel, który zamówiłem sobie wcześniej. Tutaj, jeżeli chodzi o portfel, to mam go miesiąc ponad, jeżeli chodzi o samą ładowarkę, to prawie półtora miesiąca. Dlaczego tak długo zwlekałem z materiałem? Z kilku powodów. Po pierwsze, zacznijmy sobie od MagSafe, bo to myślę, że to jest najbardziej interesujące. MagSafe jest bardzo skomplikowane, mając na uwadze, że dobrze wiem, że nowe iPhony przychodzą bez adapterów. I oczywiście, jak kupujemy sobie tą ładowarkę za 199 zł na stronie Apple, również dostajemy ją bez adaptera. I naturalnie możemy sobie każdy inny adapter podpiąć USB-C, na przykład do naszych nowych iPhone, od naszych nowych iPhone'ów, gdybyśmy je dostawali w pudełku, ale nie dostajemy. I teraz do tej pory wszystkie adaptery od Apple były 18-watowe i ja z takiego właśnie adaptera korzystałem, ładując za pomocą MagSafe. To była jakaś tam ładowarka od iPada Pro z 2018 roku i da się to ładować i to działa. Natomiast, żeby osiągnąć maksimum, czyli 15W, bo tyle daje MagSafe, trzeba skorzystać z ładowarki 20W, a nie 18W, no bo się zmieniły z 18 na 20. I niestety żadna ładowarka, którą miałem w domu, nawet te większe niż 20W, nie działają z tym, nie są kompatybilne. Z tego co wiem, to chyba Anker robi jakąś dedykowaną, taką mini czy nano i ona jest kompatybilna, ale reszta raczej nie. Więc jeżeli ktoś mówił, że ładował tutaj 15W z MagSafe za pomocą ładowarki 18W z poprzedniego iPhone'a, no to mówił bzdury, bo tak się nie da ładować, niestety jest 12, czasami jest jeszcze troszkę mniej, o tym powiemy sobie za chwilę. Dobra, dlaczego to jest świetna ładowarka? Może zacznijmy od tego. Dlatego, że naprawdę bardzo wygodnie się z niej korzysta. Kładziemy sobie to na stole i się przesysa. To akurat jest ciężko, bo jakby ta moja powierzchnia jest też magnetyczna, ale jakbyście zobaczyli tutaj, to wystarczy, że sobie przyłożę w ten sposób i mi się przesysa. Bardzo wygodne, no i jedno z takich dodatkowych plusów, zawsze to ułożenie tej cewki będzie idealne w stosunku do telefonu. Dzięki temu jest to troszkę bardziej optymalne ładowanie, w sensie jest idealnie ułożona ta cewka do tego, jak jest cewka włożona w samym telefonie. I to jest na pewno duży plus. Natomiast innych aspektów takich dodatkowych tutaj nie widzę. Na pewno chętnie bym się kupił albo wydrukował na drukarce 3D, gdybym miał jakiś stand, bo wolę jednak, kiedy ładowarka jest taka stojąca, na to zwracam uwagę. Ale oczywiście, tak jak mówiłem, jest to technologia QI czy też Qi, więc każdy inny telefon można sobie tutaj położyć. On się nie będzie przesysał magnetycznie, na to zwracam uwagę, ale jak dobrze wycentrujemy, to będzie nam się każde inne urządzenie ładowało, również słuchawki. Nie ma z tym większego problemu. No i dobra, jak to wygląda w przypadku tej ładowarki MagSafe w porównaniu właśnie do 20W adaptera i skąd go w ogóle mam? Bo on na stronie Apple jest dostępny, ale niestety jest bardzo drogi, więc ja postanowiłem, że nie będę go kupował, mając na uwadze, że zamówiłem sobie HomePoda Mini. Nie wiem, czy go tutaj widać. O, tu go widać. HomePoda Mini i tutaj do tego sprzętu dostajemy już ładowarkę właśnie tą nową 20W, więc czekałem specjalnie na ten sprzęt, który tam jakiś czas temu przyszedł i chciałem sprawdzić właśnie tą 20W ładowarkę. Więc różnice, bym powiedział, nie są jakieś ogromne. W sensie ta ładowarka pod względem szybkości ładowania jest niestety dość słaba, a mianowicie ja nigdy nie rozładowuję telefonu do poniżej 20%, więc te moje wyniki nie są w pełni takie, jakbyśmy od zera ładowali telefon i na ogół to było jednak na włączonym telefonie. Natomiast wyniki miałem mniej więcej następujące, czyli jak ładowałem od tych kilkunastu procent za pomocą tej ładowarki kablowo, czyli Power Delivery 20W, to jak miałem na tej ładowarce 100%, to MagSafe miał około 87-89%, coś takiego, czyli 10% mniej w tym samym czasie i to było tam 2 godziny 15, coś takiego, no około 2 godzin, więc na pewno jeszcze kolejne 15-20 minut by się za pomocą tej ładowarki telefon ładował, mając na uwadze, że właśnie te ostatnie procenty zawsze doładowują się najwolniej. Jeżeli natomiast chodzi o również MagSafe, ale za pomocą 18W ładowarki, to one praktycznie identycznie startują, w sensie to jest tam gdzieś tam około 10-12W, później niestety troszkę szybciej ładowarka MagSafe zwalnia właśnie przy 18W ładowarce i różnica jest taka, że kiedy MagSafe ma 100%, to
to tam jest 90, czyli różnica jest około tam 10 minut, maksymalnie do 15, jeżeli chodzi o różnicę między tymi ładowarkami. Więc dla 10 minut krócej kupowanie specjalnie adaptera, a nie korzystanie z tego, który już mamy, na przykład z jakiegoś innego urządzenia albo z poprzedniego iPhone'a, uważam, że totalnie bez sensu. A jaka jest różnica względem ładowarki tej 10-watowej, czyli tej podstawowej, którą dostawaliśmy do poprzednich modeli, nie Pro i do tych wszystkich smartfonów, które Apple dodawało wcześniej? No tutaj różnica jest około 20% już, więc jak mieliśmy 100% na MagSafe, no to tam raczej byliśmy gdzieś w okolicach 80%, może ciut poniżej. Ale to i tak było szybciej niż ładowanie indukcyjne, które jest w iPhone'ach najnowszych, ale bez wsparcia MagSafe, bo przypominam, że każda ładowarka indukcyjna, którą mamy, działa z iPhone'ami, ta Qi, ale niestety tylko 7,5-watowa. I ta różnica wynosi kolejne 6-7%. Więc podsumowując te ładowania, najbezpieczniej, bo najwolniej będziemy ładować nasze iPhone'y za pomocą ładowarki Qi, zwykłej, jakiejkolwiek jaką mamy, nie MagSafe. Po prostu taką, jaką mieliśmy wcześniej do innych smartfonów. 7,5-watowa ona najwolniej będzie ładować nasz telefon, ale przypominam, że w wielu przypadkach to będzie czas powyżej 3 godzin. Później na drugim miejscu jest 10-watowa ładowarka, ta podstawowa z iPhone'ów, którą znamy przez wiele, wiele lat, czyli ta 2-amperówka, którą mieliśmy, te takie malutkie adaptery. Następny jest MagSafe z 18-watowym adapterem, później z 20-watowym adapterem, a najszybciej naładujemy oczywiście telefon za pomocą takiego adaptera 20-watowego z kablem USB C do Lightning, więc tak to mniej więcej wygląda. I od razu powiem, że jeżeli chodzi o te ładowania, to myślałem, że będzie to wyglądało lepiej. Jestem trochę zawiedziony tą prędkością ładowania, bo ona tylko na początku jest taka szybka, później ta ładowarka strasznie szybko od razu zwalnia. Nie wiem, czy to kwestia tego, że telefon się dość mocno grzeje, bo niestety telefon jest bardzo ciepły, na to zwracam uwagę. Dużo cieplejszy niż na takiej zwykłej ładowarce Qi. I myślę, że to może być gdzieś tam powód, ale sam sposób tego przysysania, tak jak mówiłem, jest rzeczywiście świetny, no bo to jest bardzo wygodne i precyzyjne. Dodatkowo jest taka ikonka, znaczy taka animacja, która pojawia się. Oprócz tego zwykłego dźwięku jest drugi dźwięk, który jakby pokazuje, że faktycznie ładujemy za pomocą MagSafe, więc jest to o tyle bezpieczne, że na pewno jeżeli dobrze przyłożymy na środek gdzieś, to ta ładowarka no, przysysa się w ten sposób, że urządzenie na pewno nam się naładuje i to jest na pewno spory plus. Ale myślę, że tak samo jak mam inne ładowarki, te takie stojące, jak położymy, to widzimy też, że zacznie się ładować, więc jest to taki dość zbędny bajer za 200. I na końcu kilka słów o samym portfelu. Zacznę od jakości wykonania. Jest naprawdę świetnie wykonany, jeżeli chodzi o skórę. Nie ma żadnych ani przebarwień, ani przetłuszczeń, za dużo nie zostawia. Jest na pewno wytrzymały, jest oczywiście to podwójne szycie wokół. No i nie ma żadnych pęknięć takich po ponad miesiącu, więc to na pewno ok. Jeżeli chodzi o pojemność, no to zwracam uwagę, że tutaj są w moim przypadku dowód, prawo jazdy i jedna karta. Dwie karty już mi nie weszły, więc no musimy z tych ewentualnie trzech elementów korzystać, przy założeniu, że jednak prawo jazdy jest nasze dość cienkie w porównaniu do takiej tradycyjnej karty czy też dowodu. Wyjmujemy oczywiście sobie z tyłu, więc tutaj przesuwamy sobie, ta ostatnia karta nam wyjeżdża i później możemy sobie wszystko wyjąć i myślę, że jakościowo jest naprawdę ok. Oczywiście jest zbyt drogo jak taki zwykły portfel, natomiast jego magiczną funkcją jest to, że również na MagSafe się po prostu przysysa. I teraz tak, dedykuję go wszystkim osobom, które mają iPhone'a albo chcą kupić iPhone'a 12 mini, ewentualnie 12 lub 12 Pro. Dla tych, którzy mają 12 Pro Maxa, niestety jest to taki chybiony trochę pomysł, biorąc pod uwagę, że niestety delikatne przesunięcie tego, a jednak przestrzeń zostaje tutaj duża. Przy 12 mini jest to praktycznie na zero przy krawędziach, więc się nie przesuwa samoistnie. Powoduje, że ten jakby chwyt magnesowy jest dużo słabszy już wtedy i wtedy no, wystarczy gdzieś tam zahaczyć i to zacznie zjeżdżać albo gdzieś w kieszeni, a później po prostu odpadnie. Nie zdarzyło mi się, żeby wypadł mi gdzieś tam na ulicy czy w sklepie, jak wyjmowałem telefon, ale jednak niespecjalnie jest to wygodne. Na pewno plusem jest to, że mamy tutaj taki, bym powiedział, też taką animację w momencie, kiedy sobie to podłączamy, ale bez sensu, bo to jest takie puste kółko, które nic nie mówi. Więc sam portfel w sobie jest naprawdę ok jakościowo i myślę, że dla tych osób, które rzeczywiście mają te mniejsze telefony, będzie to nieźle wpasowane tutaj do telefonu i łatwo tak nie będzie odpadało jak w przypadku 12 Pro Maxa. Natomiast wydaje mi się, że sam pomysł jest
nie tyle co chybiony, tylko jakby w 100% możliwości nie wykorzystał tego potencjału, który tutaj był. No bo skoro wiadomo, że podłączamy portfel, no bo jest inna animacja, no to można by było to zrobić tak, że jeżeli jest ekran wyłączony i odłączamy portfel, to żeby był jakiś tam dźwięk, że na przykład gubimy ten portfel albo gdzieś nam wypadł. To było znacznie lepsze rozwiązanie, albo dodatkowo jeszcze, nie wiem, można by było jakoś to lokalizować dodatkowo, chociażby w ten sposób, że byłaby tam jakaś mikro bateryjka, która by powodowała, że w razie czego możemy sobie to za pomocą aparatu zlokalizować. No jakby rozwiązań jest naprawdę bardzo dużo i wydaje mi się, że można było to znacznie lepiej zrobić, w sensie byłoby to bardziej uzasadnione do wydania 300 za ten portfel niż tak w chwili obecnej, więc wydaje mi się, że niestety za drogie, fajne do tych małych telefonów, ale do tych dużych niestety wydaje mi się, że znacznie częściej będzie to odpadało, więc pewną ładowarkę MagSafe gdybym miał kupić drugi raz, bym kupił, pomimo tego, że ładuje wolno, ale jest świetnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o ładowanie, takie no bezproblemowe pod tym względem, że po prostu kładziemy sobie telefon, przysysa nam się i tyle, więc fajne rozwiązanie, natomiast jeżeli chodzi o portfel, pewno drugi raz bym się na niego nie zdecydował. Natomiast dajcie znać, co myślicie. Zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Dajcie znać w komentarzach, jak się na to zapatrujecie. Czy macie jakieś takie małe portfele, czy nosicie takie, powiedzmy, klasyczne. A może mając na uwadze, że mamy tą naszą aplikację mObywatel, która jakby ma możliwość przechowywania i dowodu, i prawa jazdy, już zrezygnowaliście z tradycyjnego. Ja zawsze gdzieś tą jedną awaryjną kartę lubię przy sobie mieć w razie czego, chociaż wiadomo, jak terminal padnie, no to padnie, a raczej gotówki nigdy ze sobą nie noszę. Dzięki bardzo, zapraszam do subskrypcji, do polajkowania. Jeżeli macie dodatkowe pytania, komentarze są dla Was. Trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.